Technik weterynarii jest zawodem uprawniającym do wykonywania czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej wykorzystywanej przez lekarza weterynarii. Jako przyszły technik będziesz uprawniony do opieki nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych, wykonasz zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobierzesz próbki do badań laboratoryjnych, przeprowadzisz badania kliniczne i udzielania pierwszej pomocy, pogłębisz swoją wiedzę podczas praktyk zawodowych, zrealizujesz naukę jazdy samochodem osobowym. Po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminu zawodowego zdobędziesz tytuł technika w następujących kwalifikacjach: prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt, wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych. Po skończeniu szkoły możesz pracować w przychodniach weterynaryjnych, w ogrodach zoologicznych, w schroniskach dla zwierząt, na fermach zwierząt, w ubojniach zwierząt, w hodowlach, w stajniach i stadninach, w organach inspekcji weterynaryjnej, w organach nadzoru sanitarno-weterynaryjnego, w zakładach przetwórstwa spożywczego. Cześć, nazywam się Natalia Maszkowska i jestem lekarzem weterynarii. W technikum uczę 4 przedmiotów: anatomii i fizjologii zwierząt, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt, diagnostyki weterynaryjnej oraz kontroli i administracji weterynaryjnej. Zapraszam Was serdecznie do naszego technikum, gdzie pogłębimy Waszą miłość i szacunek do zwierząt, nauczymy się, jak prawidłowo opiekować się zwierzętami, dowiecie się, w jaki sposób zapobiegać chorobom oraz jak je leczyć, jak również zgłębimy razem tajniki diagnostyki weterynaryjnej i dowiemy się, jak działa inspekcja weterynaryjna. Do zobaczenia!